Okej, mamy poważny problem. Coś chyba w skrzyni. Sponsorem dzisiejszego zwiedzania jest Mentos, który jest gwarantem niezapomnianych emocji, wrażeń i niespodziewanych przygód. Naszym pierwszym przystankiem miało być Alpe di Susi, no ale 100 km wcześniej, jak już widzieliście, rozkraczył nam się Mentos. Testujemy urządzenie z Vasco Electronics, które ma nam pomóc w dogadaniu się we Włoszech. Już nam trochę pomogło, bo idealnie przetłumaczyło z polskiego na włoski i odwrotnie. Już jesteśmy u drugiego mechanika, wcześniej byłem u wulkanizatora, tu nie odesłano, że sprawdzimy, jak się tutaj sprawdzi. Mentos wylądował u mechanika, wspina się ku niebiosom i sprawdzimy, co pod nim słychać. Okej, mamy poważny problem. Coś chyba w skrzyni. Paweł pyta, czy można teraz z tym jeździć. Devi tenere 3 giorni, non posso farlo subito in un giorno. Nie mogę tego zrobić od razu, jeden dzień. Mentos został u mechanika za mną, Techno Diesel. Jestem w lekkim szoku, bo szukali używanej skrzyni, żeby podmienić, gdyby trzeba było, i znaleźli. I za ściągnięcie skrzyni, tej, którą mam i założenie za robociznę, liczą 250 euro. A uwaga, uwaga, za używaną skrzynię do T4, która ma 22 lata, 1000 euro. No jak łatwo się domyśleć, powiedziałem, że nie ma takiej opcji, że będziemy ją wymieniać, bo w Polsce już dzwoniłem, mogę mieć w razie czego taką skrzynię za około 800 zł, plus oczywiście robocizna. No ale będą ją ściągać i próbować naprawić, może się okaże, że jakaś tylko zębatka jest do wymiany. Także w stresie czekamy na wyrok. Tymczasem idziemy się zabunkrować w apartamencie, trochę popracować, a wieczorem zrobimy sobie giro po Reveneto i zobaczymy tą mieścinę. Miasteczko położone jest na północ od Werony, w drodze do Austrii i widać tutaj miks architektoniczny włoskich budynków i takich typowo alpejskich. Położone jest w bardzo ładnej dolinie. Pizzeria. Trafiliśmy tylko tutaj z tego powodu, że u nas w apartamencie leżała ulotka, że jest tutaj pizza. W ogóle większość knajp jest pozamykana. Mam nadzieję, że ta też jest otwarta. Jest jakoś pusto, albo jest tylko na wynos. Taką właśnie dzisiaj rezerwację zrobiłem. Mam ławeczkę pod pizzerią, popuść z coli i romantyczna kolacja. Cieszysz się? No, aperola brak. Pójdziemy później na aperola jeszcze. Pokręcimy giro po mieście zrobimy. Mam prawdziwy włoski. Pizzę. To się otwiera. Pizzkę. Tu się otwiera. Ale niestety bez ananasa. To nie taka prawdziwa. Myślę, że jakbyśmy tutaj zamówili pizzę z ananasem, to byśmy do Krakowa chyba na nogach wracali. No słuchajcie, mieliśmy iść na tego aperola czy na zimne piwko. Jest godzina 20:50. Bo tu jest wszystko zamknięte. A jak jest jeszcze otwarte, to właśnie zamykają. Wszystko fajnie, ale takie wymarłe to miasteczko. No, opustoszałe. Także... A zatem jest poniedziałek? No nie wiem, raczej Włosi siedzą po wieczorami w knajpach, więc trochę dziwne. Może otworzą. No na pewno. Jest, jest tak, od 21 do 21.30. No ale spokojnie, mamy winę w domu. Dobrze, kierunek dom. Słuchajcie, ten dzwon, który słychać, on bije codziennie wieczorem na pamiątkę I wojny światowej i został odlany z armat, które zostały po wojnie i przypomina mieszkańcom o tych strasznych wydarzeniach, żeby nigdy się nie powtórzyły. Jak o tym czytałem, myślałem, no wątpię, żeby to codziennie bił, no bo to jest w sumie uciążliwe może być, ale jednak rzeczywiście biję codziennie i wieczorem. Jest Mentos na podnośniku, gdy do biura dowiedzieć się, czy są już jakieś informacje, co mu dolega. Działa i żyje, ale nie wiem, co się udało, czy nie. Mechanik, który mówi po angielsku, gdzieś przepadł. Jest tu jakieś 8 osób. No i zobaczymy. Nie wiem, czemu myślałem, że dogadam się tam po angielsku po wczorajszych przebojach. I właśnie wracam do apartamentu po Vasco. No bo nie idzie się w żaden sposób dogadać. I wracam tam z powrotem. I dowiem się, co z tym staruchem się stało.
Mento zachował się tak jak u dentysty, kiedy my idziemy, przestaje ząb boleć, tak samo przyjechaliśmy do mechanika i przestało się tłuc. Mechanicy wymienili tylko olej skrzyni biegów i powiedzieli, że nic nie znaleźli, tam jeździli tym samochodem, ja teraz też z nim jeździłem, z mechanikiem, wszystko jest ok. Także obstawiam, że pojedziemy po prostu do Polski nim i tam zajmiemy się już naprawą, przede wszystkim będzie dużo taniej, a mam nadzieję, że dojedzie. Słuchajcie, wyjechaliśmy z Rovereto, chciałem już nagrać, że pakujemy się, wyjeżdżamy szczęśliwi, Mentos działa, ale przejechaliśmy 30 km. Już możecie sobie sami odpowiedzieć na to, co się stało. Niestety dźwięk z nami został. Naprawa, znaczy wymiana oleju skrzyni nie przyniosła żadnego efektu, ale rozmawiałem z naszym mechanikiem w Polsce i czeka na nas, jak wrócimy, także Mentos pójdzie do sprawdzonego mechanika, który go naprawi. Będziemy mieli pewność, że wszystko będzie dobrze. A tymczasem jesteśmy w okolicach Gardy, nad bardzo ładnym jeziorem Tibioli. Trafiliśmy tu kiedyś przez przypadek, wracając właśnie z nad Gardy, przyjechaliśmy jeszcze raz, polatamy dronem, troszkę się uspokoimy, uspokoimy nerwy i jedziemy do Alpe di Susa. Dotarliśmy do Sizer Alm, albo po włosku Alpe di Susi. Jesteśmy u podnóża kolejki górskiej, która wyjeżdża na tą dużą łąkę, na którą chcemy dojechać. Idziemy obczaić, jak to wygląda, bo chcemy tam dojechać jutro na wschód słońca, to jest o 5 rano. Tutaj są ograniczenia z wjazdem właśnie na górę i do końca nie jesteśmy pewni, czy nam się uda to zrobić, bo informacje w internecie nie do końca są pewne, ale na pewno tutaj zostaniemy. Tak czy siak, jutrzejszy wschód słońca zobaczymy właśnie u góry. Kolejka jest otwarta od godziny 8 do 18, a od 12 czerwca do 12 września do 19. Pojedynczy wjazd osoby dorosłej 13, w dwie strony 19 euro. Zakaz wjazdu od 9 do 17, 2,5 km, nie dotyczy rowerów. Móc może być rower. O, jak pięknie. To zaczynamy wspinaczkę 800 metrów do góry. Powiem wam, że całkiem ładnie ta łąka się prezentuje. Dojechaliśmy, po drodze padało, tutaj tylko chmury, robi się coraz ciemniej, no nie ma zachodu słońca. Poszukamy jakiejś miejscówki, żeby zostać tu na noc, bo obstawiamy, że stamtąd powinno wyjść słońce o wschodzie. No i może wtedy uda się złapać jakieś kilka fajnych kadrów. No już jest trochę za ciemno. Postanowione, zostajemy tutaj na noc. No niestety nie ma fajnych miejscówek, żeby gdzieś się ukryć, więc stoimy przy drodze w takim lasku. Na szczęście ruchu nie ma. Mam nadzieję, że nikt nas stąd nie przegoni, ale jesteśmy przygotowani. Powiem, że jesteśmy na wschód słońca, którego pewnie nie będzie, bo są chmury, krąży burza. No ale tutaj jeszcze nie spaliśmy. Także rozkładamy wyrko. I trzymajcie kciuki za wschód słońca. Żeby był. Wypadałoby powiedzieć o tym, gdzie jesteśmy. Otóż Alpe di Susi jest to najwyżej położony płaskowyż wysokogórski w Europie. Od 1800 do 2500 metrów nad poziomem morza. W zimie jest co robić. Kilkadziesiąt wyciągów, trasy narciarskie w lecie. Szlaki piesze. Ogólnie można chodzić po okolicznych szczytach. Naprawdę bardzo, bardzo ładne miejsce. I będąc tutaj w okolicy, koniecznie musicie tu przyjechać i je zobaczyć na własne oczy, bo jest luks. Słuchajcie, nasza przygoda z Alpe di Susi szybko się skończyła. Już jesteśmy w innym miejscu. Przegonili nas. Z uśmiechem na twarzy. Okazało się, że wjechaliśmy tam, gdzie nie można wjeżdżać tak od tak, tylko trzeba mieć specjalne pozwolenie z hotelu, że jest się gościem hotelowym. No i jesteśmy leżeli się o 75 euro. No bywa, no nie zauważyliśmy znaku, jest to nasza wina.
No, trudno, zdarza się. Ale było bardzo fajnie, piękny wschód słońca, cudowne miejsce, więc... Polecamy, ale uważajcie, jak coś, gdzie wjeżdżacie. Jest parking, gdzie można zaparkować, tak. Tylko że od 9 do 17 nie można wjeżdżać, ale to już mówiłeś chyba, nie? Tak, tak. I parking ten w sam Kompasz kosztuje 19 euro za dzień, więc trochę drogo. Trochę drogo. Lepiej wyjechać chyba kolejką. A teraz jesteśmy w innym miejscu. Pod szczytem Seceda lub Sekeda. Planujemy tutaj trekking, żeby wyjść na ten szczyt, podobny super panorama. Planujemy, ale atak szczytowy. Ale pogoda nam nie sprzyja. No. Na przemian jest słońce, chmury, deszcz. Czekamy na lepsze okno pogodowe, bo cały trekking zajmie nam około 5, może 6 godzin. Ja myślę, że południe się trochę rozpogodzi, może pójdziemy na zachód słońca. No, zobaczymy. Prognozy nie są obiecujące, ale trzymajmy kciuki, że... Paweł jak zawsze jest pesymistą, ja zawsze optymistycznie myślę, że będzie dobrze. A tak wygląda gotowanie w warunkach bojowych. Makaronik już dochodzi. Sos pomidorowy, parmezan, oliwa. Zjemy i ruszamy na szlak, bo robi nam się dobra pogoda. Nie zapowiada się, że będzie zaraz padać. Mieliśmy rozkładane solary, żeby nam nie brakło prądu na postojach. Bardzo fajny zestaw, 150 W. Nie wiem jeszcze jak się sprawuje, bo to dopiero drugi raz go używam. Tutaj jest regulator PWM do ładowania akumulatora hotelowego, akurat tam jest podpięty. Także po kilku dniach, po kilku razach, jak będę miał już jakąś opinię, dam Wam znać, pewnie w innym filmie. Ale zdecydowaliśmy się na rozkładanie, bo jak widzicie na tarasie nie ma po prostu miejsca, żeby założyć taki sztywny panel na stałe. A taki myślę na razie nam w zupełności wystarczy. Mówiłem, że nie pada, jest fajna pogoda i pójdziemy w góry. Aha, właśnie przeszła ulewa. Więc mamy romantyczną kolację, obiadokolację. Ja myślę, że będziemy jeść z jednego gara. Nie no, ja mam talerz, ty masz talerz, a jem z gara, nie? Okej, to mi się podoba. No hej. Trochę makaronu, ale chyba krowy nie jedzą makaronu, nie? Włoska krowa, ona wszystko Parze. Je. Nawet Maria się nazywa. No chyba ma tutaj na uchu Maria kolczyk. Siema Maria. Jako jesteś śliczny. No hej. Wspaniała pogoda jest, nie? Odpuszczamy, no. Jak to, ty odpuszczasz? O Jezus, no odpuszczam, no nie zawsze pogoda jest po naszej myśli, to by się chciało. Nie no, co fakt, to fakt. Pogoda jest turbo paskudna, cały czas pada na zmianę z chmurami. Także jedziemy... I co? Burze. No tak, burze są. Także jedziemy trochę na południe w stronę Karenze w poszukiwaniu lepszej pogody. Jesteśmy w Dolinie Val di Funes i mamy taki plan, żeby przejść trasę Adolfa Mentla stąd z parkingu numerem 33 u podnóża gór, żeby taką pętelkę wrócić szlakiem numer 34. A na żywo wygląda to tak. Mamy wejście na szlak, idziemy do Chatchoen, 50 minut, szlak numer 6 jednak, 34. Adolf Munkel, ale niestety wszystko jest w języku, którego nie rozumiem. Nie rozumiesz niemiecki. Ale nie na tyle. Nasze urządzonko.
chciałoby przetłumaczyć, bo ogólnie nie potrzebuje internetu, potrzebuje tego zasięgu Wi-Fi, zasięgu SM. SM. Mamy dwie kreski, więc myślę, że jak wyjdziemy do tej skały, to sprawdzimy. No i słuchajcie, dało radę. Najlepsze jest to, że my mamy w tym momencie, pokaż telefon. W ogóle nie mamy zasięgu, tutaj są cztery kreski, zaraz nam nie padnie. Ma patrzcie, my nie mamy zasięgu. A to tutaj są cztery kreski, nam przetłumaczyło. Także... Raz, już wiemy, kim był Adolf Munkel. Właśnie kończymy szlak, bardzo przyjemny, jakie wrażenia? Bardzo łatwy, przede wszystkim widokowy, pierwsza część trasy jest przepiękna, widokowa, idzie się częściowo laskiem, ale ten lasek jest też bardzo przyjemny, można spotkać krowy. O tak, jest dużo krów, bardzo dużo krów. 3 godziny nam zajęło, ale bardzo wolnym tempem. Bardzo wolnym tempem przeszliśmy niecałe 7 km, może szlak sprawdzony, polecamy. A teraz uciekamy na zachód słońca, bo jak tam się świeci. Kolejna wizyta u mechanika. W tym momencie chyba znaleźliśmy problem. Coś tam obrotowe. Paweł wam potem powie. W każdym razie jest piątek, nie mają tej części, więc nie wiem co dalej. Buongiorno Cortina d'Ampezzo. Przyjechaliśmy do naszej ulubionej miejscowości w Dolomitach. Trzeci raz. Tak, jesteśmy tu jedziemy trzeci raz na ten sam camping. Mam nadzieję, że będzie miejsce. No i czas na śniadanko. Wypadło mi z auta. Słuchajcie, w końcu jak ludzie zjemy przy stole. Na kempingu. Na legalu. Szykuje się pyszne śniadanko. Taką mamy miejscówę. No i taki mamy bałagan. Nasze królestwo na najbliższe 2 dni. Hamak, bus, krzesło i najważniejsze rzeczy, czyli kawa. Jak widzieliście, to małe urządzonko pomogło nam się dogadać u mechaniku we Włoszech. Jest to tłumacz mowy Vasco M3, który testujemy od kilku miesięcy. Testowaliśmy go w Portugalii, teraz we Włoszech. Bez problemu pozwolił nam się dogadać. I najważniejsze jest to, po otwarciu z pudełka wystarczy go wyciągnąć, uruchomić. Nie trzeba nic konfigurować. Ma wbudowaną kartę SIM, która pozwala się połączyć z siecią w 200 krajach na świecie. Więc nie musimy robić hotspota z telefonu, szukać darmowej sieci Wi-Fi. Po prostu uruchamiamy go, przeciągamy palcem. I już możemy z niego korzystać. Samo urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Włączamy, już jest gotowe do użycia. Na górnym przycisku mam ustawione tłumaczenie z języka polskiego na włoski, na dolnym z włoskiego na polski. Bardzo szybko tłumaczy. Ma to kilka fajnych dodatkowych funkcji, takie jak robienie zdjęć i tłumaczenie tekstu ze zrobionego zdjęcia. Tłumaczenie rozmów telefonicznych przy dodzwonieniu się do rozmówcy. Puszcza krótki komunikat, że będzie nam pomagało w rozmowie. I już można się dogadać bez problemu. Multitalk, czyli tłumaczenie kilku języków na raz, jak jesteśmy w towarzystwie międzynarodowym, też daje radę i dla nas super opcja, czyli o, jest aktualizacja, fiszki, można użyć się nowych słów, jest akurat Amerykanin po włosku. Amerykano, dokładnie tak. Jest to świetny gadżet dla osób, które nie znają języka lub mają barierę językową i przez to nie podróżują za granicę. Dzięki niemu bez problemu się dogadają. My go przetestowaliśmy i śmiało polecamy. A tak wygląda nasz kemping. To jest jakby pierwsza linia od rzeki. Alejka dojazdowa. Tutaj nasz Mentos. I tam dalej jest też reszta pola. No na kampery, namioty. I to jest fajne, że w kilku strategicznych miejscach są punkty, że można podpiąć się do prądu. Tam jest drugi. I to jest duży plus. Jest dużo drzew, czyli jest cień. I nie jest gorąco od samego rana. Prawda? Prawda, ale jest bardzo dużo ludzi tutaj. Jak za każdym razem przyjeżdżamy, to tu jest praktycznie full, więc jeżeli ktoś chce poczuć się tak bardziej samotnie, no to myślę, że tutaj jest trochę ciasno, ale super. A i po tamtej stronie jest fajny widok, nie pokazywałeś, to jest nasze ulubione miejsce. Pokaż. Idziemy tam. Tak jak przyjechaliśmy pierwszy raz na ten kemping, mieliśmy chyba tutaj miejsce, albo tam kawałek dalej w namiocie i słuchajcie, budzimy się rano, otwieramy namiot, a tutaj taki widok. Góry, niebieskie niebo, szum rzeki. Jak tu się nie zakochać w tym miejscu?
wielki dzień w Italii, finał Mistrzostw Europy, niedziela 21 z Anglikami. Mam nadzieję, że Włosi wygrałem, bo po ostatnim półfinale, gdzie podyktowany był taki wątpliwy karny według mnie dla Anglików, przestałem im kibicować. Także idziemy zobaczyć, jak będzie celebrować ten dzień zimowa stolica Włoch, czyli Cortina d'Ampezzo, gdzie sporty zimowe są na pierwszym miejscu, podejrzewam. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakieś miejsce, gdzie usiądziemy, no bo jak wczoraj chcieliśmy zarezerwować coś, no i powiem wam, że no nic. Ciężko było. Także czekamy na Paulę i Radka i ruszam do Cortiny. Myślę, że będą takie świętować. Emocje i wiecie, być w państwie, które gra w finale, to musi być naprawdę fajne przeżycie, więc nie mogę się doczekać. Zapowiada się super wieczór. Żeby mieć siłę kibicować, idziemy na najlepszą pizzę w Cortinie, do restauracji Al Passetto. Byliśmy tu już kiedyś i pizza jest prima sorcik. Ekipa już tam siedzi, jeszcze przyszedłem wam pokazać, gdzie to jest. Bardzo łatwo znaleźć przy głównym parkingu w Cortinie, zaraz po drugiej stronie ulicy. Chodźcie, bo już tam pizza chyba czeka. Pizzki wjechały, tu towarzystwo ma wszystkie trzy takie same, więc nie ma o czym mówić gorgonzola. Za to ja mam ze szpinakiem i ze świeżym serem i od razu mówię, nią się nie dzielę. Grze sorry. Słuchajcie, przeszliśmy się po mieście i znaleźliśmy tylko dwa bary, w których jest mecz. Jeden był pełny, ale w drugim można oglądać mecz za barierki. Kradliśmy krzesła, znaczy pożyczyliśmy, bo były wolne. Mamy idealny widok na telewizor. Godzina do meczu. I czekamy, aż się wszystko zapełni i zacznie wielkie wydarzenie. My tutaj mamy zakłady, kto wygra. Gramy papier i kamier, nożyce. 3-4. Nikt. 3-4. Nikt. 3-4. 3-4. Słuchajcie, graliśmy wcześniej półfinał i wygrała Hiszpania przeciwko Danii dziewczyn. Także teraz gramy finał. Anglia prowadzi 2-1. 2-1 wygrywamy przeciwko dziewczynom, także jesteśmy na dobrej drodze. Kto jest, ten jest. Dobre wieści są takie, że auto już jest na podnośniku, przegub wymieniony. Za 15 minut będzie gotowe i będziemy testować, czy to to. I jedziemy do domu. Już prawie dojeżdżamy do Polski. To była niesamowita podróż. Przejechaliśmy prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Odwiedziliśmy trzy państwa, widzieliśmy mnóstwo jezior, majestatyczne góry. Odwiedziliśmy kilku mechaników, jak zresztą widzieliście. Mentos jest gwarantem wrażeń. Tak, właśnie. Mentos już jest zdrowy. Chyba wam nie zaupdatejowaliśmy ostatniej relacji. No nie, byliśmy u mechanika dzisiaj, zajęło im po 2 godziny. Przyczyną okazał się przegub wewnętrzny odpowiadający za napęd. Przejechaliśmy już 600 km w ciszy. Słychać tylko 68 koni dobiegł od maski. Także wszystko fajnie, że możemy wrócić do Polski bez stukającego